serdecznie i dajemy sygnał do startu. Zawodnik otrzymał sygnał do startu, prawą woltę zrobił i będzie powolutku przygotowywał się do przejazdu. Jest to bardzo doświadczony zawodnik, mam nadzieję, że zrobi go. I zawodnik już przyjechał w ramkę startową. Spokojnie zbliża się spokojnym kursem, bo przyjechał w ramkę numer 1. Kolejnie pokonywane prawidłowo, ja tylko w presji informacyjnej. Tutaj panie przy stanowisku speakera przyjmują zgłoszenia na najbardziej sympatycznego luzaka. Tutaj pani tutaj siedzi, wspaniała, taka miła i ona będzie to wszystko notowała. I kolejny zawodnik, 13 zawodnik jest na przeszkodzie numer, a jest na tym slalom. Jak do tej pory zawodnik czysto przejeżdża przejazd. Do przeszkody numer 7. Delikatnie koń galopować. Przeszkoda numer 7 przejechał spokojnie, bezbłędnie. Przeszkoda numer 8 również. 9 jest rzutka, czyli mamy pierwszą rzutkę, a mieliśmy nadzieję, że to będzie taki czysty przejazd. No a następna przeszkoda super czysto i ta nasza woda również przejechana. I zawodnik zbliża się do przeszkody 11. I przeszkoda 12, którą zawodnik pokonuje, jest to slalom wieloszłonowy i idzie to bardzo dobrze. Rzutka na tej przeszkodzie, zawodnik otrzymuje kolejne 5 sekund karnych. Razem ma już 10 sekund karnych, jest to jeszcze nie tak wiele. Zbliża się w tej chwili przeszkody numer 13, wieloszłonowa przeszkoda stacjonarna. Dosyć łagodna, zawodnicy nie mają większych problemów. Bywały zawody, że między bramkami było tylko pół metra. Mocno nadrzucać, żeby przejechać tą, a tutaj swobodnie widać, można zrobić większy nawrót i bez stresu taką przeszkodę pokonać. Jak widać, konie nieraz mają też swoje humory, tak samo jak i ludzie. No, musi sam coś zrobić, swoje potrzeby załatwić i trzeba go tam wysłuchać cierpliwie i nie denerwować się, bo koń to też swoje prawa. I zawodnik w tej chwili dojeżdża do członu F 13 przeszkody, którą kończył i jedzie na przeszkodę 14, do której można troszeczkę przyspieszyć, bo to jest dłuższy odcinek prosty. I nawrót lewo wolta i przeszkoda numer 15, ostatnia przeszkoda, z której zawodnik będzie się kierował na bramkę mety. I dziękujemy bardzo serdecznie, wielkie brawa dla zawodnika.